Moralny Knockout 2. Pierwsza osoba narracji. Yo. Pamiętasz, czy pana zabił Andrzeja i Anię? Wyskoczył wtedy oknem, ale przeżył ten upadek. Tygodnie w szpitalu miał policyjny nadzór, a mimo tego nocą im spieprzył po cichaczu. Wybiegł na dwór, na boso cały w błocie. To moment, w którym koniec właśnie stawał się początkiem. Wiedział o tym dobrze, w końcu się wyrwał. Zagłębiony w paranoję, chce zabijać jak na skrzydłach. Pobiegł na działki, wchodząc tam do altanki. Szybkie przebieranki, by mógł przystąpić do akcji. Noc była jeszcze młoda, co było tak korzystne, że swoją chorą wizję wypełni tuż przed świtem. Idzie przez ulicę, ludzi nie ma już w ogóle, tylko jeszcze jakieś żule przy śmietniku łoją wódę. To dla niego nie jest trudne, więc zobaczył pewną damę, która chwiejnym krokiem właśnie wracała na chatę. To nie jest dobry dzień na tle czarnego słońca, znów brakujący tlen zamyka tobie nozdrza. Teraz świetnie wiesz, że zbliżasz się do końca. Nie licz na happy end, bo to moralny knockout. To nie jest dobry dzień na tle czarnego słońca, znów brakujący tlen zamyka tobie nozdrza. Teraz świetnie wiesz, że zbliżasz się do końca. Nie licz na happy end, bo to moralny knockout. Było już późno, było nad ranem. Tylko Szczepan z twojej bani wiedział, co się zaraz stanie. Zaczepił ową damę, chcąc pożyczyć jakąś fajkę. Dawno narysował sobie cały obraz zdarzeń. Zapytał ją o imię, odpowiedziała Kasia. Wtedy nie wiedziała, że jej flaki będą latać, bo Szczepan już na działkach miał porozwieszane haki i szukał tu ofiary, żeby móc ją na nie nabić. Niby chce ją odprowadzić, zrobić to tylko po to, żeby w ciemnym zakamarku udusić ją garotą. Kasia już nie żyła, chociaż była jeszcze ciepła. Wieś mi, ziomeczku, to początek przedstawienia. Zwłoki nabite na hak już nie wyglądają ładnie, a z głowy, którą ojcu krew nieustannie kapie. Ale znalazł się tam świadek, tego Szczepan nie przewidział i uciekał w taki sposób, że wpierdolił się pod tira. To nie jest dobry dzień na tle czarnego słońca, znów brakujący tlen zamyka tobie nozdrza. Teraz świetnie wiesz, że zbliżasz się do końca. Nie licz na happy end, bo to moralny knockout. To nie jest dobry dzień na tle czarnego słońca, znów brakujący tlen zamyka tobie nozdrza. Teraz świetnie wiesz, że zbliżasz się do końca. Nie licz na happy end, bo to moralny knockout.